Święty Mikołaj chwilowo na bezrobociu, ale spokojnie. 24 grudnia będzie pracował na umowę zlecenie. Póki co jednodniowa wizyta w Expo Arena Ostróda. Bajkowe Mikołajki w pierwszy weekend grudnia opanowały dzieci. Przygotowaliśmy m.in. dmuchane miasteczko. Jest tam byk rodeo, który przywędrował do nas prosto z Teksasu. Jest dmuchana zjeżdżalnia, jest ścianka wspinaczkowa, na którą mogą wspinać się nasi mali alpiniści. Przygotowaliśmy miasteczko drogowe, w którym dzieciaki jeżdżą rowerami, gdzie uczą się znaków rowerowych, znaków drogowych, poznają sygnalizację świetlną. Są instruowani przez naszego kolegę, który podpowiada im, jak mają się zachować na drodze. Był konkurs śpiewania piosenek świątecznych, w którym prezenty wręczał sam Święty Mikołaj, który dzisiaj przyjechał do nas radiowozem. Ale konkursy to nie wszystko, bo zbieramy dzisiaj paczki, tak zwaną słodką paczkę dla dzieciaków z domu dziecka i każdy może sobie coś wrzucić do tej paczki, bo uważam, że te dzieciaki również zasłużyły na to, żeby mieć wesołe i radosne święta. Kto jednak minął się ze Świętym Mikołajem, nic straconego. Na fiński adres Świętego Mikołaja każdego roku trafia około 500 000 listów. Polska jest w czołówce pod względem ilości wysłanych korespondencji. Wyprzedza nas tylko Wielka Brytania i odległa Japonia.